Sosnowiec idzie w pierwszym szeregu ku nowoczesnej edukacji zawodowej. Ma być sprawna, tańsza, a przede wszystkim skuteczna. Dzisiaj szkoła zawodowa jest elementem kształcenia bardzo istotnym, ponieważ specjalizacja w dzisiejszym świecie powoduje, że my naprawdę musimy wykształcić fachowca, który znajdzie miejsce na rynku pracy, a nie tylko skończy szkołę. W tym celu gmina zdecydowała się na scalenie placówek zawodowych w dwa centra kształcenia, zawodowego i ustawicznego. Centrum tutaj na Grota Roweckiego ma taki charakter usługowy, a to drugie, które mieści się na ulicy Kilińskiego, które ma siedzibę na ulicy Kilińskiego, jest takim centrum o nachyleniu bardziej technicznym. Ta reforma to również realizacja rządowych wytycznych. Ocenić ich wykonanie przyjechała minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas. Jestem pod wrażeniem i pasji nauczycieli, dyrektorów tych placówek. Jestem pod wrażeniem pasji i pomysłów władz samorządowych, a przede wszystkim pod wrażeniem uczniów. Bo to właśnie z myślą o nich konieczne było przeprowadzenie zmian. Konsolidacja szkół to również połączenie i wymiana doświadczeń między uczniami. Z uwagi na zbliżający się niż demograficzny jestem przekonana, że to działanie jest właściwe, dające możliwość tym uczniom ukończenia szkoły we właściwych warunkach. Te mogą być jeszcze lepsze, bo duże, takie jak sosnowieckie ośrodki, preferowane będą przy rozdzielaniu funduszy. Przed kolejnym budżetem Unii Europejskiej będziemy już gotowi na to, żeby móc składać wnioski o projekty na przykład twarde pod typowo szkolnictwo zawodowe, pod bazę dydaktyczną, pod bazę warsztatową. Korzyści nie tylko finansowych będzie znacznie więcej. Udało się bardzo dobre warunki wynegocjować, jeżeli chodzi o kwotę ubezpieczenia i warunki ubezpieczenia. To jest istotne. Kolejna sprawa, która dotyczyć będzie i już dotyczy młodzieży, to możliwość korzystania chociażby ze wspólnej bazy bibliotek szkolnych. Wszystko to razem ma sprawić, że młodzi mieszkańcy Sosnowca wkraczać będą w dorosłe życie pewnym krokiem.